Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Ronaldowi, co to jest kolejny odcinek symulatora Train Sim World. Dzisiaj pojedziemy sobie Regio DB. Talent 443, odcinamy PR442. Dobrze, pomyliłem się. Pojedziemy sobie z Kuln do Ashen. Tak mi się wydaje, że taką troskę jechaliśmy ostatnio pociągiem pośpiesznym. Dzisiaj pojedziemy regionalnym. Będzie ona trwała godzinę. Pośpiesznym trwała bodajże 30 minut. Więc ten materiał będzie podzielony na dwa odcinki. Mam nadzieję, że logo Ekszena nam tu nie przeszkadza. A jak mówiłem, jest to chyba jedyny program, w którym mogę to nagrywać, przynajmniej który znam. Cóż, bez zbędnego przedłużenia, on dokładnie czyni sprawę. W czasie, kiedy pasażerowie wsiadają, LZB niestety nie działa w tym pociągu. PZB ja nie chcę, ja chcę z IF-em. Jest też PZB, ale ja niestety się nim nie umiem za bardzo obsługiwać. Tutaj mamy również misję, że musimy uzupełniać jakieś rozkłady na stację i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tu, z tego pamiętam, były chyba apteczki? Czy coś takiego? Apteczki i coś jeszcze, tylko ja już nie pamiętam co. To jest problem. No i od kiedy to maszynista powinien się zajmować takimi sprawami? Ale głośno co na tym dworcu. Dobrze, wsiądźmy może lepiej, bo zaraz będzie czas odjazdu. No nie, jeszcze nie takie zaraz. 49. To jest tempomacik. Jakby się ktoś pytał, to jest włączenie tempomacika. Oświetlenie przedziału włączone, oświetlenie kabiny. Po co mi oświetlenie kabiny? Takie oświetlenie wystarczy. Światła długie, nieprzyciemnione światło. Światła tylne, nie? Światła obryzowe, serio? Dobra, blokujemy drzwi. Nastawnik naprzód i dajemy mocy. Ruszamy. Pociąg musi się oczywiście odhamować. Bardzo ładnie on brzmi swoją drogą. Jak na pociągi Regio jest on nawet w miarę cichy. Zwiększyłem lekko głośność programu. Byście, drodzy Państwo, lepiej słyszeli ten symulator. Zarazem też mam nadzieję, że nie będzie on mnie przedłużał. Ja przepraszam, co to miało być? Zamiast na tamtym rozjeździe to skręcić, to nie pojechaliśmy, zrobiliśmy jakąś serpentynę. Dziwne to było, dziwne. Dobrze, ale to jest ograniczenie do 70. I zaraz do 60. No, przetestujmy ten pomad. Ogólnie to tak właśnie działa ten pomad, ten pociąg. Ma tu kliknąć? O, tutaj też skróty klawiszowe działają. Dobrze, pięknie.
możemy się nimi trochę wspomóc. Gdyby nam już zaczęło działać LZD, ale no niestety, jak mówiłem wcześniej, pociąg ten nie posiada takiego systemu. Za kilometr będziemy mieli stację. A i tutaj nikt nie mówi Zifa, tak jak to było w ICE, tylko to jest takie ping, jak to jest w tym czuwaku mniej więcej. Dobrze, w tym miejscu wyłączymy nasz tempomat. No właśnie, zapomniałem, że jak się zwinie moc, to on tak się sam wyłączy. Dobrze. Delikatnie pozwoliłem sobie przyspieszyć. Ten pociąg ma naprawdę dobre hamulce. No ja teraz chyba lekko przesadziłem może. Nie o to chodziło, żebym hamował na ostatnią chwilę. Dobrze, i otwieramy drzwi z lewej strony. Tak ładnie prezentuje się nasz składzik. Tak prezentuje się od tyłu. No już 30 sekund opóźnienia. No cóż. Tak też by. Zamykamy drzwi. I ruszamy. Już możemy sobie pozwolić na maksymalną moc już przy wyjeździe. No jedziemy długim składem, co by nie powiedzieć. Pod dwuczłonowym. Dwupojazdowym. Członów tam chyba ma 4. No i na dobrze się na to patrzy. Następna stacja Chorym za 14 km. Mnie zaniepokoiło to żółte światło, ale ono nie było dla mnie. Ten pociąg chyba ze 160 pojedzie na stronę. Szybciej raczej nie da rady. Liczmy cał mać, cał. Rozumiem, że to oznacza, że prędkość ma 160 km/h.
Myślałeś, że w tym symulatorze to po prostu się zatrzyma, czy jeszcze się rozmyć? No, jeszcze się rozmyć. Pamiętam, że w Train Simulatorze tym zwykłym było coś takiego, że cię osiągnęło pewną prędkość, to już w ogóle nie chciał przyspieszyć. Ja tutaj widzę, że też jest tak samo, że jest to 166. Już jest takie definitywne odcięcie. Lot u nas w maszynie. Maszynie jakoś wysiadało, to dominaj, żeby się dało jedno pojechać szybciej. Przed ten pociąg ma jeszcze, nawet to EP07 ma coś takiego, że na masę 125 maxa, ale jeszcze pojedzie. Chociaż licznik już zamyka, ale jeszcze jedzie. I niestety przez 166 już. Nic się nie dzieje. Chociaż nie, drodzy Państwo, 168 jedzie. Jest to coś. Niestety nie pokażę Państwu, jak to wygląda z przedziału pasażerskiego, bo nie ma być kamery. Choćbym bardzo chciał tam wyjść do środka, nawet z tej zewnętrznej. Nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. Nie uruchamiamy tempomatu, bo tempomat to od razu na 160 się ustawi. Tyle co będzie. A tak jedziemy trochę szybciej, zawsze 6 km na godzinę. To już jest coś. Skoro tory na to pozwalają, to czemu by tego nie robić? Chociaż po coś ta prędkość transmisyjna jest stworzona. Uznajmy, że tej tabliczki tutaj nie ma. Co to nie poinformował. Roletę sobie zasłonili. I żeby nic nie widzieć, co się na torach dzieje, i jedziemy. Żeby nie chciał jechać za tym maszynistą. Że zostało nam 2 km. Dziękuję. Prawie bym szklankę zwalił. Akurat mi tak pod ręką stoi. Nie dobrze. Dobrze, hamujemy. Nie ma co zwlekać tym. Ani że zaraz ma być ograniczenie do 80 km na godzinę. Takie zaraz. Za peronem. Ale i tak. Dzięki temu, że pojechaliśmy lekko szybciej, udało nam się nadrobić czas, że mamy 2 minuty do odjazdu, więc. Ciekawe, czy już tu pouzupełniałem wszystkie apteczki i wszystkie zapasy. No ja też sobie sprawdzę rozkład, o który ja mam na ostatnie A42. Dobrze.
żeby w miarę równo te odcinki podzielić. I otwieramy drzwi. Półtorej minuty mamy do odjazdu. Więc poszukajmy tutaj czegoś. Jakichś stojaków, nie wiem. Plam, oleju na peronie. No też i takie rzeczy tu lubią być. No tutaj po tej stronie nic nie widzę. Przejdźmy może i tutaj. Mi się wydaje, że ja już tu byłem. I tutaj już nic więcej po prostu nie ma. Ale przebiegnijmy się jeszcze mamy chwilę czasu. No wydaje się być tu wszystko w porządku. O dziwo, drodzy Państwo. Bo zazwyczaj nam dawali więcej czasu, to oznaczało to, że trzeba coś gdzieś umieścić, a tu... Wszystko w porządku, tu iść. O, minijcie, drodzy Państwo. No, jedna się znalazła. Dobrze, idziemy do siebie w takim razie. A mamy odjazd za 10 sekund. Zamykamy drzwi. Zobaczmy to, jak to wygląda z zewnątrz. Drzwi się zamknęły. Pięknie. Jedziemy. Prędkość 80 od tego semafora. Dobrze. Następna stacja Durin. Za 10 minut dopiero. Jakimśmy tu pośpiesznym tym pociągiem osobowym jedziemy. Ale jakie odległości pomiędzy stacjami? Może dlatego taki długi, bo jest przyspieszony. Pociąg pasażerski. Przyspieszony pociąg pasażerski. Zifę chciałem, panie, nie to. I znów możemy rozpędzać się do prędkości maksymalnej. To będzie dzisiejsza chyba podróż wyglądać, nie potem do tego biura. Nie wiem w ogóle, czy nawet dobrze wymawiam ten adres. Tak nie mogę. Jeśli chcecie w komentarzu możecie mnie poprawić oczywiście. Chęcią się dowiem, jak to powinno się prawidłowo wyglądać.
ciekawie oddany komentarze, że ten komentarz w ogóle do sieci transmisji nie potrafił. Za co można pochwalić ten symulator, to można. Akurat pan Kodnik powinien dotykać sieci transmisyjnych. Nie wykonywać takich dziwnych ruchów. To znaczy, w realu też te pantografy tak sobie nie skaczą. Na godzinę, więc już sobie nie pognamy te 7 metrów. To i tak duża prędkość. Nie ma co ukrywać. To 60 na godzinę. Nie jeden by marzył kiedyś o takich prędkościach, a teraz to już podstawę, żeby te poziomki znaleźć. Naprawdę te czasy tak szybko się rozwijają, że już nie na dom. Hamujemy, bo się zaczepia znowu. Musiałem może i dużej mocy hamowania, a tego robić nie chciałem. No i pięknie, drzwi otwarte, mamy 2 minuty. Więc biegniemy. Zobaczyć, co tu można na tej stacji zrobić ciekawego. Jakieś tabliczki do postawienia, coś. O, tu mamy apteczkę. Pięknie. Jest to duża stacja i możecie, drodzy Państwo, przyuważyć. Nawet tu po tej stronie mamy jakieś elementy. O, tu kiedyś obrotnica była. Tutaj już nic nie widzę. Tutaj też już nic. Nie widzę żadnych plam oleju, niczego. Przepójdziemy sobie w tą stronę.
bo tutaj też mogą być plamy oleju, które trzeba oznakować. To znaczy nie plamy oleju, tylko dziury. Dziury. Mi to wygląda bardziej na plamy oleju. O, trasy. Trasy na mapie. Dobrze. O, tutaj też jest. Widzicie, drodzy państwo, ile rzeczy odblokowałem. Co się tu mam? Przejęcie z talentem. A czemu ja mam rozpoczynać inny scenariusz? A ten ja. Dobrze, więc zaraz będzie odjazd, ale to już będziemy kontynuować w następnym odcinku z tej serii. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.